Ciebie macie ludziska jestem Youse witam Was w kolejnym odcinku z serii Farming Simulator 2011. Oczywiście, jak widzicie, stoimy sobie tutaj dzisiaj przy naszym kombajniku, oczywiście przy Lizardzie Sovereig, Sovereign, coś tam 58, ale nieważne, jaka tam nazwa. To jest dla mnie, to jest klas. Sorry, dostałem tutaj wiadomość na początku. A o, szefa chodziło o wypłatę tygodniową biorę sobie tygodniówki no i odpisał mi po prostu tutaj ale to na razie nieważne, ok startujemy sobie dzisiaj jak widzicie ze żniwami ciąg dalszy, ostatnio tutaj żeśmy to takie fartowne pole kosili i dzisiaj sobie dokończymy po prostu bo tutaj pamiętacie było co innego zasiane, a co innego było po prostu w tych częściach tutaj wykoszonych było co innego a tutaj było co innego więc skończymy sobie tutaj kosić, że tak powiem Zostało nam jeszcze jedno pole oprócz tego do wykoszenia, ale to już w innym odcinku. Rozłóżmy sobie już tutaj hmm. rurę, a, bo to pod, a pod B jest rozkładanie rury. Nie pamiętam gdzie tu się w ogóle, J to jest ten, a J to jest odpalanie. Dobra, bo tutaj w farmingu 11 jest co innego, w 9 jest co innego, a jeszcze w 15 co innego. Dobra. Lecimy sobie, jak widzicie, ze żniwami, oczywiście znowu nocne żniwa. No bo jak gdyby inaczej, bo zanim zacząłem tutaj nagrywać, padał sobie jeszcze deszczyk, więc no, z deszczem nagrywać no i kosi to w ogóle sła słabo, po prostu, słabo, słabo, więc yy, poczekałem sobie, aż przestanie padać oczywiście i yy, rozpocząłem sobie tutaj działanie. Dobra, więc tak, dzisiaj mamy niedzielę. Yy, sytuacja wygląda tutaj u mnie tak. Yy, w przedwczoraj, przed wczoraj, czyli w poniedziałek, tak, dobrze mówię. Nie, poniedziałek, wtorek. Tak, przed wczoraj widzieliście wpadł sobie odcineczek ze 150 na 150 subskrypcji, czyli pokaż mojego scenika. Bardzo wam za to dziękuję za te 150 subskrypcji. Jestem mega zadowolony, cieszę się, że w ogóle ktoś to chce oglądać, że mm, czy po prostu, że, że chce ktoś w ogóle to oglądać i mnie słuchać, bo naprawdę jestem mega z tego zadowolony i po prostu motywuje mnie to. Jutro, ciekawostka jutro, wpadnie odcinek z Orki, z, z Farminga też piętnastki, z Westbridge Hill. Tam w tym odcinku pada takie zdanie, że wczoraj opowiadałem Wam o pogodzie. Hmm, tutaj sytuacja wygląda tak, że no niestety ten odcinek wlatuje tydzień później, ponieważ w czwartek nie było odcinka. Z tego też, z tego powodu, że po prostu no nie miałem czasu. A i dodatku, znaczy źle, nie miałem czasu. Czas miałem, tylko po prostu miałem jakiś problem z internetem, po prostu zostawiłem go. Wrzucanie w środę zostawiłem na całą noc. Rano przyszedłem, było wrzucone 15%, więc też stwierdziłem, że po prostu już nie będę kombinował, nie będę już nic po prostu wrzucał i przerzucamy sobie ten odcinek na y, jutro, czyli na tak jakby tydzień później wlatuje sobie po prostu ten odcinek z orki więc tak to wygląda przepraszam Was najmocniej no ale mówię no coś mi się podziało z internetem stwierdziłem że już nie będę kombinował nie będę po prostu wrzucał gdzieś w piątek w sobotę żeby już nie zaburzać po prostu tego toku wrzucania i zostawiłem go sobie na mm, w czwartek na czwartek tydzień później po prostu także zobaczycie go z opóźnieniem tygodniowym oj stój z przyzwyczajenia przyciskam trójkę a tu niestety mm, muszę dać jedynkę Dobra, więc tak, wczoraj miałem sobotę oczywiście. Wyjątkowo sobota wolna. Nie byłem w pracy od trzech miesięcy. Pierwsza sobota wolna, po prostu no, potrzebowałem już tego dnia wolnego, żeby po prostu mm, wykosić sobie tutaj trawę, bo już była tak trawa tego w ogóle masakra. I tak się nie udało wszystkiego wykosić z tego powodu, że mam cały czas mam problem z tymi kosiarkami. Mam kosiarkę na taką wózkową, mam ży żyłkówkę, ta żyłkówka w ogóle non stop się psuje, mam ją nuweczkę, powiem wam znaka, kosiarkę, zna żyłkówkę mam znaka, a tą na, na wózku mam z MTD, czy MTD, MDT, jakoś tak nie pamiętam nazwa, kosiareczka oczywiście, silnikczek czek Brake Straton. No i po prostu no, też w ogóle jest jakaś fartowna, ale no, nie dziwię się, no, udało mi się ją pozyskać, że tak powiem za darmo, mówiąc potocznie z tego powodu, że przywiozłem pamiętam wtedy jeszcze jak pracowałem w Oświęcimiu, jeździłem sobie po, po terenie Jawiszowic. I po prostu pan wystawił karteczkę. Akurat, powiem wam szczerze, szczerze, wtedy szukałem kosiarki, nie miałem w ogóle jeszcze kosiarki, i już planowałem już niedużo braku. Mieliśmy jechać kupić z żoną, sobie po prostu już, żeśmy przeglądali. Żona mówi: A, do, mówię, mówi: A, jeszcze się wstrzymajmy, ten tydzień czy dwa zobaczymy. No, i akurat pojechałem sobie do Święcimia, wyjechałem sobie na rejon wtorkowy, wtedy to Jawiszowice. No i wystawił gość yy, Zabierz sobie za darmo po prostu, nie? No i mi się trafiło, akurat, kurde, podjeżdżam. Pytam się gościa, faktycznie to za darmo. Tak, zabieraj mi to jest niepotrzebne. W ogóle kupiłem nową kosiarkę, bierz sobie. Dobra, <laughs> dzięki wrzuciłem do busa i przywiozłem do domu. No była trochę pognita, kurde, tak wiadome. E, w sensie chodzi o samą e, bla, blachę, prawda? Ale no, poprosiłem tatę, pomógł mi tam, kurczę, zabrał ją po prostu do siebie, bo ja też jeździłem, tak jak pamiętacie, jeździłem sobie po prostu w delegację i tak dalej. I po prostu no, on miał więcej czasu tam gdzieś, kurde, po pracy i ogarnął mi tą kosiarkę. I chodziła bardzo długo, tylko też cały czas albo tu, tu się koło urwało, to kurde, teraz coś się podziało z nią, że mm, po prostu... Yy, jak to co kojarzycie, co się przyciska tak, żeby po prostu kosiarkę odpalić, tam się y, chyba się linka urwała po prostu i na razie stoi, czeka na swoją moc przerobową, żeby ją naprawić, ale powiem Wam szczerze, y, planujemy z żoną raczej już zakup kosiarki po prostu jakiejś używanej, ale z napędem, bo ta kosiarka jest bez napędu, a po prostu y, no jest problem, jest problem po prostu z... Y, Cały czas się psuje, tak. Do, do takiego podkaszania, jak naprawić, podkosić tam po prostu gdzieś koło rzeki, coś tego, to będzie w sam raz fajnie. A ta, po prostu zakupić sobie albo kupić nową, albo kupić po prostu y, używaną, y, tylko z napędem, żeby była, bo po prostu, no, powiem Wam szczerze, tutaj bez napędu pchanie tego to mordęga jest trochę. A powiem Wam szczerze, że wolę bardziej kosić kosiarką. Y, Taką właśnie wózkową, a nie żyłkową. Nie wiem, jakoś tak żyłkową tej żyłkówki nie lubię, a ja mówię, ta żyłkówka to jest właśnie znaka. Kupiliśmy ją wtedy, jak kupowaliśmy dom, wtedy kupiliśmy nówkę, bo była jakaś po promocji, tam chyba około 400. Chyba, czy 450 zł, to stwierdziliśmy, ostatnia wtedy została, czemu nie, przyda się żyłkówka nowa, to będzie lepiej, kurde, a tu dupa, ta nowa, ta nowa żyłkówka się cały czas psuje, po prostu, szczerze, brzydko tutaj powiem, mam tej kurwy dość, <grym> tak mówię, brzydko mówiąc, ale no cóż, no trudno, w, w, wczoraj powiem Wam szczerze, że to już naprawdę szczyt wszystkiego, jeżeli kojarzycie, jak wygląda ta większa żyłkówka, ma po prostu ten e, uchwyt, to trzymanie takie z jednej z prawej strony mamy, jak, przy, jak się przyciska, żeby po prostu dać, e, że tak powiem, dodać gazu, żeby, to, żeby zaczęło po prostu to, e, jak się nazywa, e, kurde, teraz widzicie, wypadło mi to, jak się nazywa. Ta głowica cała, co się obraca po prostu żyłka, to żeby to po prostu dodać temu gazu, żeby, te, żeby tą głowicę ruszyć, i po prostu z drugiej strony mamy ten dodatkowy uchwyt na lewą dłoń, żeby po prostu trzymać, żeby stabilnie to trzymać. No i po prostu ta lewa część została mi w ręce. Będziemy to, będę to kombinował, nie wiem, będę może do taty dzwonił, może gdzieś to, żeby to pospawać, czy może nową rurkę po prostu ugiąć, żeby to. Yy, pewien chwyt był, po prostu to trzymanie było lepsze. No zobaczymy po prostu. No mówię, powiem Wam szczerze, że mam dość tej żyłkówki. Yy, albo po prostu kupię nową kosiarkę żyłkową, jakąś inną. Albo po prostu, no nie wiem, no, no akurat. O, po, nawet nie zauważyłem, jak się widzicie. I to jest to, jak się zagadam, to po prostu nawet nie zauważam, że. Yy, po prostu, no tutaj 100% jest ze zbiornika. Dobra, podjedziemy sobie ciągniczkiem. Ciach, jak widzicie tutaj też już żniwa niedługo kończymy. Na razie, tak jak Wam mówiłem, kombajnik zostaje, bo na razie na, na te poletka jest wystarczający. Więc nie ma takiej potrzeby tutaj wymiany póki co. No, jak będziemy wymieniać już to na jakiś może lepszy, Powiem Wam szczerze, nawet nie wiem, jakie tu kombajny są, zaraz, nawet pod koniec odcinka, może popatrzymy sobie, na, na który sobie tu kombajnik będziemy zbierać. Póki co mamy 64 318 euro. I od Ciach lecimy dalej ze zeżniwami ze i ustalimy sobie tutaj po prostu, który kombajnik by nam mógł tutaj po tym kombajnie, że tak powiem, wpaść. Póki co mówię, no trzymam ten combine, bo tam mieliśmy pamiętacie ten drugi, ten mały taki żółty, ale stwierdziłem, że nie będę, nie będę go użytkował z tego powodu, że w Farmingu 9 już go mam i po prostu no nie, już nie ma sensu po prostu tutaj też w Farmingu 11 go trzymać. Dobra, wracając, mówię tutaj do y, kosiarki żyłkowej, że po prostu coś będziemy tutaj z, z nią działać. Może ewentualnie sobie nową żyłkówkę kupimy, no zobaczymy. Póki co trzeba pomyśleć nad nową kosiarką, tą wózkową. Nie wiem, jakoś tak wolę kosić tą wózkową, a jak już kupować jakąś używkę, to już kupić z, z napędem. Z tego powodu, że no mówię tutaj pchać. Tutaj mam takie trochę poniżej, nawet poniżej siatki. Jeżeli widzieliście wczorajszym odcinku, znaczy wczorajszym, przepraszam, w przedwczorajszym poniedziałkowym z pokazu, z pokazu scenika. To widzieliście widzieli tam poniżej, bo to akurat rozpoczyna się, pokazał takim, powiedzmy, nalotem na, na, na wioskę, powiedzmy, i widać tam trochę poniżej siatki, widzicie sobie ten, było widać sobie tą część i tam po prostu są takie trochę góry, doliny. Powiem Wam szczerze, że trzeba będzie ewentualnie, ewentualnie pomyśleć nad tym, to może takie plany przyszłościowe pomyśleć sobie nad tym, żeby sobie to jakoś fajnie wyrównać coś tego i może by nawet kurde coś nad ciągniczkiem kiedyś pomyślał. No zobaczymy, co nam życie przyniesie. Po prostu na razie mówię, póki co mamy e, tam takie pewne e, problemy do rozwiązania, które jeżeli rozwiążemy, to wtedy będziemy myśleć. No i właśnie mówię, tak wygląda scena, jak wygląda tutaj sory w ogóle za końcówkę. Tam też będę musiał w odcinku napisać po prostu w tym e, Powiem wam, dlaczego to mi urwało po prostu. Wiem, wiem, że kurde, że, że za szybko jadę minimalnie na dwójce, ale ja jeżdżę sobie na jedynce. Yy, dlaczego mi to urwało? Wiecie co? Sytuacja wygląda tak. Doszło do momentu, w którym chciałem odpalać samochód, przekręciłem kluczyk i po prostu przerwało nagrywanie. Sytuacja wyglądała tak. Yy, mam w aucie coś takiego jak transmitter. I po prostu, gdy sobie odpalę, automatycznie. Też mam hmm, sytuację taką, że po prostu. E, nie wyłączam sobie nigdy. Nauczyłem się już tak, nie wyłączam sobie nigdy internetu, nie wyłączam sobie bluetooth. Bo wiadomo, jak odpalę i tak dalej, to automatycznie po prostu hmm, trzeba będzie coś tutaj pomyśleć z tym strachem na wróble żeby nie, żeby mi tutaj kurde nie ten, albo tu jakąś trawkę zasieć dookoła, albo coś, żeby po prostu tutaj problemów nie robił, ale to nieważne, wracając. No i mam włączone cały czas po prostu bluetooth, mam włączone, o widzicie, zawadziłem w ogóle o niego, żeby go nie strącić. Yy, I mam włączone po prostu cały czas internet i mam z automatu, mam tak zrobione, czekajcie, złożymy sobie może tą rurę. B, dobra. I mam zrobione tak, że automatycznie jak odpalę sobie samochód, to mi łączy po prostu automatycznie z transmiterem. I to właśnie sytuacja przez to wyszła tak, że po prostu jak odpaliłem sobie, przekręciłem kluczyk, połączyło mi automatycznie z transmiterem i przerwało mi nagrywanie. Oj, 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 muszę tutaj jakoś tak dookoła obrócić się i obkosić. Chociaż tutaj, kurde, powinno się kosą obkaszać, ale mówię, tutaj zrobimy sobie coś, pomyślimy, jak będziemy siać, żeby tutaj taki kwadracik zrobić, zostawić sobie jakąś trawę sobie tutaj obsiać, żeby to wyglądało jakoś tak realnie. Nie dam rady tego tutaj obkosić, dobra, zostanie taki kawałeczek nieobkoszony, ale trudno, to już nie będę, wiesz, nie będę może się, albo, dobra, zawrócimy się w ten sposób. No i mówię, i po prostu, odpaliło, e, odpaliło mi automatycznie ten i po prostu przerwało nagrywanie, dlatego też tak to wyglądało, no ale tak naprawdę no, nie było tam już więcej nic, no co no, posłuchać dźwięku e, scenika, no to może gdzieś tam kiedyś jeszcze po prostu zrobię no, dźwięk scenika. Jak będę jechał, może jakiegoś vloga po prostu, odpalanie gdzieś tam. No zobaczymy, no. Póki co, na razie mówię bardzo Wam serdecznie dziękuję za te 150 subskrypcji. Tak jak mówię, w poniedziałek udało. Zaraz to będę po prostu wszystko wrzucał. Póki co, wlatuje mi ten odcinek. Po prostu nawet podczas tego nagrywania tutaj, wlatuje mi odcinek na jutro. Dobra no i co tu mogę dużo więcej powiedzieć no jak widzicie szybki taki też odcinek kończę tutaj kosić jeszcze jedno pole po prostu zaraz tutaj jeszcze zjedziemy sobie może pojedziemy sobie na to drugie pole na to trzecie pole hmm. zaraz tak dobrze mówię albo te dwa pola tutaj miałem dobra nie zróbmy inaczej ok bo to nie pamiętam gdzie to zasiałem tam to było jedno pole takie zasiane Zrobimy sobie to, chyba nawet mówiłem, że z, zrobimy sobie te dwa pola po prostu chyba, i w kolejnym odcinku zasiejemy sobie kolejne pole. Czy tam miałem jeszcze jedno pole do koszenia? Dobra, jeszcze na kolejny odcinek znajdę sobie jeszcze jedno pole, żeby po prostu albo po prostu blisko tutaj mamy ten. No, zobaczymy. No, jeszcze jestem zakręcony. Powiem wam szczerze, trudno mi powiedzieć, co tu będziemy działać. Póki co tak to wygląda nie inaczej. Może faktycznie zostawimy sobie te dwa pola na razie, to zakończymy sobie tutaj drzwiwa, i w kolejnym odcinku zrobimy sobie już oreczki i tak dalej. Zrobimy sobie jakieś inne pole po prostu tutaj obok, żeby już się nie pogubić. Tu na razie, póki co widzicie, te dwa pola mamy, muszę sobie zasiać też trawę, powiem Wam szczerze, że trzeba będzie pójść w końcu w trawę tylko nie, nie wiem tutaj właśnie tutaj jest ciekawostka nie wiem czy tutaj wygląda tak samo sytuacja jak w farmingu eee, w farmingu dziewiące że też zostają te mam nadzieję że ten bo jeżeli ten bug okazałby się kurde e, ogarnięty to możemy pomyśleć nawet nad kupnem powiem wam szczerze prasy więc może w tym sezonie mamy te 64 64318 może zrobimy to troszkę inaczej. Dobra, zakończymy sobie tutaj żniwa. Nie będziemy już kolejnego pola, może e, nie będziemy kolejnego pola tutaj e, pod kasz, nie będziemy szukać i zrobimy sobie inaczej. Kupimy sobie prasę. Tylko już w tym sezonie nie będę, mm, nie będę tutaj robił belek z tego powodu, że, no widzicie, tutaj to pole już jest tak trochę wymęczone i tak byśmy musieli sobie kupić. E, po prostu do prasy, jeszcze do zbierania bel. Dobra, i od wyłączamy. Dziękujemy za żniwka. Tutaj sobie pod B otwieramy. Yy, i może zrobimy sobie taką akcję jeszcze tutaj. Nie wiem, zastanawiam się, powiem Wam szczerze, czy robić sobie na tym odcinku. Zaraz zobaczymy, powiem Wam szczerze, jak wygląda tamto pole. Jeszcze tutaj, powiem Wam szczerze, jakiś sekundkę. Będziemy działać, zrobimy może inaczej. Zrobię sobie po prostu ten odcinek, zjedziemy sobie już tym kombajnem, bo już mamy pożniwa, żniwa mamy zakończone. Ciach jedziemy sobie na ten. I prawdopodobnie może pójdziemy trochę inaczej. Pierwsze no, zobaczę sobie po prostu kombajn, pokażę wam ten kombajn, na który będziemy sobie tutaj po prostu zbierać sobie będziemy. I zobaczymy sobie może kupimy zakupimy sobie prasę. Znaczy, oczywiście, pierwsze kupimy prasę i tak dalej, a później dopiero będziemy zbierać na kombajn nowy, bo po prostu na razie póki co no, te dwa poletka to są malutkie. Poszukam sobie jakiegoś trzeciego poletka małego. Może w kolejnym odcinku zrobimy sobie tak, że po prostu mm, będziemy y, sobie kupować prasę i tak dalej. Zrobimy sobie taki odcinek. O, i to może tak będzie ciekawiej. Dobra ciach, tu jak widzicie dużo maszyn nie ma, więc pasuje zacząć coś z tymi maszynami tutaj robić, pasuje zacząć coś zbierać. Jakoś sobie te maszyny może poukładać gdzieś indziej, tutaj sobie może poprzenosimy gdzieś te maszyny, bo to jest taka podstawowa po prostu ten. Może zaraz zobaczymy, czy można jeszcze kupić kurde coś sobie, ustawić jakąś wiatę, ale na razie robimy cyk, przenosimy się na pole fajnie. No, już jak widzicie, zakończone żniwka 19:40, więc jeszcze przed, w miarę przed rosą jakoś udało się to ogarnąć. Dobra, lecimy. Wysypiemy sobie. Ciach. Nie pamiętam, powiem Wam szczerze, co ja tu w ogóle, ile tu ja mam tych, tych nasion, tego wszystkiego. Więc popatrzymy sobie w kolejnym odcinku. Zaczniemy sobie od tego, od sprzedaży i może zaczniemy potem kultywację. Hmm. Chyba, że się uda, powiem Wam szczerze, momencik, jeszcze, jeszcze to inaczej. Trochę dzisiaj mieszam w tym odcinku, ale powiem Wam szczerze, że ten farming jedenastka zaczyna mnie ciekawić coraz bardziej. Powiem Wam szczerze, tak samo jak i dziewiątka. No mówię, te, będę musiał to pole, to dziewiątkę skończyć po prostu poza odcinkiem. ciach, bo to nie da się, kurde, szkoda, nie da się tylnych lamp włączyć, tylko same przednie są. A nie ma tutaj lampy po prostu, żeby się zapaliła na noc. Tek trzeba będzie na pewno też yy, do opryskiwacz zmienić, bo jest malutki. O, ciach. Ustawimy się tutaj i zaraz pójdziemy jeszcze zobaczyć jak ja to pole po prostu obkosiłem, powiem wam szczerze. Cyk, dobra, zrobimy sobie jeszcze troszkę inaczej. Pierwsze przy, przejedziemy sobie tym ciągnikiem. I pod... Ale, ile, mam, ile mam tutaj? Bo musimy pierwsze pomyśleć, dobra, mam 100%. Dobra, bo to też trzeba do zasiewu mieć pieniądze podepniemy sobie tutaj kultywatorek naszą e, oczywiście bronę talerzową no ja mówię kultywatorek łamany na bronę talerzową chociaż to jest co innego ale no dobra ciach idziemy sobie pierwszy pójdziemy zobaczyć sobie to pole ogarnąć jak wygląda jeżeli, byś, jeżeli by się udało to zrobilibyśmy tak kupilibyśmy e, prasę i kupilibyśmy od razu przyczepę do zbierania tych bel i moglibyśmy sobie sprasować i te belę zwieść. I to byłby dodatkowy po prostu pomysł na odcinek, jak to wygląda. No nie tak źle, powiem wam szczerze. Więc nie, no to bym musiał jakoś fajniej to, to powiem wam szczerze, że chyba byłoby więcej zabawy niż, ale to tutaj kurde poza ten. Dobra. Zróbmy tak, idziemy do sklepu. Jeżeli będzie w miarę fajnie, to to sobie sprasujemy w kolejnym odcinku, a tam to sobie zostawimy. A tutaj jeszcze dodatkowa ciekawostka trzeba by się było zająć, bo też tutaj można zbierać różne rzeczy. Może byśmy nad jakimś samochodem pomyśleli tutaj, bo powiem Wam szczerze chodzić. Dobra, na razie nie myślmy, bo kasę trzeba tutaj nam nazbierać, że tak powiem. Lecimy sobie do sklepu. O, mamy tutaj trawę. Dobra, spoko. Trawę mamy. Poza tym, więc tu moglibyśmy się zająć. To pole po prostu sobie możemy wykosić, jeżeli się uda. Zobaczmy na razie póki co. Ok, jesteśmy w sklepie. Kombajny. Pierwsze zaczniemy sobie. Prawdopodobnie weźmiemy sobie od tego malutkiego kombajnika. Jaką on tu ma wydajność? Zobaczmy. 4200 litrów, a ten ma 3200, więc powiem Wam szczerze 110,85, no trochę więcej, więc pewnie zaczniemy sobie od tego kombajniku, pójdziemy sobie na w niego, tylko też trzeba pamiętać, żeby kupić sobie tutaj header. To jest do tego doicza 5465H, 5456H, więc mamy 250 tysięcy euro musimy mieć, ja sobie to zaraz gdzieś zapiszę. Żeby sobie tutaj pan, panie panowie i panie spamiętać, muszę sobie tutaj coś kupić, jakiś dobre do spisywania, jakiś zeszycik, coś takiego mieć tutaj po prostu pod ręką coś takiego i długopis. Dobra. Więc tak mamy Dojcza FS 11. E, długopis muszę sobie wziąć, bo ten pisaczek to jest taki średni, sery, poczekajcie chwileczkę. Jeszcze mam skurcz nogi o, o, masakra. siak, Tutaj mam gdzieś. długopis, O, niech będzie ten. Muszę sobie tutaj coś albo powiesić, jakąś kurdę sobie kupić. Zobaczymy, jakoś tu ulepszę sobie ten pokój. Póki co na razie zostaje tak jak zostaje. Farming 11, Git Deutsch, Deutsch. 5, 4, 6, 5 h to jest 250 tysięcy euro. Plus do tego musimy zakupić sobie e, oczywiście żniwiarkę, jak to nazywają, e, plus header, header za. Ile ten header? 32 tysiące euro. 32 000 euro. Czyli daje nam to, już sprawdzam, Sorry, mówię najmocniej. Ten odcinek nam się dzisiaj trochę przyciągnie. Z tego, że muszę sobie to po prostu policzyć. 250 to jest. 250 tysięcy plus. A czemu Aha, plus y 32 tysiące to mamy 208 musimy mieć 282 tysiące 282 tysiące euro Czyli tyle będziemy, tyle musimy uzbierać sobie na kombajn. Tak, więc to jest y w kolejnym jakimś tam to jest dalszy plan 3. Plan, OK i teraz tak, więc potrzebujemy 282 000 euro na kombajn, na ten oczywiście Deutsch 5465H i teraz pójdziemy sobie do prasy prasy. Jakie prasy mamy w ogóle tutaj dostępne? O 120 000 potrzebujemy na prasę, tylko chyba pójdziemy w prasę kostkującą z tego powodu, że tutaj, żeby to żeby to jakoś fajnie wyglądało, więc prasa Krone Big Pack. Dobra, zapiszemy sobie. Prasa Krone Big Pack 1290, to jest 120 tysięcy tysięcy euro. Plus do tego Musimy sobie zakupić przyczepę. O, do, do, do to nie, ale możemy sobie zakupić do Bell. Ona kosztuje 360 euro. Przyczepa do Bell to jest 3600 euro. 3600 euro. Więc na to potrzebujemy. Ile razem musimy mieć? Już Wam powiem, mówię dzisiaj taki trochę odcinek wyliczeniowy. Dodatkowo z tego powodu, żebym to już na następny odcinek miał ogarnięte dla Was. Żeby po prostu robimy z Buta wjazd na dzielnie i działamy od razu, żeby już nie przedłużać. 120 tysięcy plus 3600. Mamy 123, musimy mieć 120 3600 euro. To musimy mieć na te dwie maszynki. Tylko jeszcze mm, sprawdzę sobie jedną rzecz. ciągnik nie posiada mm, chyba hedra. Nie, znaczy tak, nie mam w ogóle do. Mm, czyli dodatkowo jeszcze musimy dokupić sobie już wam mówię, tylko muszę poszukać. O, właśnie, tylko że, kurde, problem jest z tego taki, że chyba nie. Aha, problem jest taki, nie podziałamy na razie nic z tym z tego powodu, że musiałbym kupić ciągnik z po prostu z hmm, header, znaczy, nie z headerem, tylko z. No. no. Wiecie o co chodzi? Chyba, żebyśmy to zrobili jeszcze inaczej. Mm, tylko, że spychać, kurde, każdą z pola, każdą po prostu e, belkę to jest e, problem. Więc może zróbmy tak, żeby tutaj też pójść trochę. Tutaj mamy ciągnik za, za pieniędzy, ile? 110 tysięcy, a musimy mieć 160 tysięcy. Dobra, w następnym odcinku pójdziemy trochę inaczej. Kupimy sobie traktor, ten sprzedamy, ten większy. Tylko może pierwsze skończymy sobie tutaj, zrobimy sobie kultywację jednego pola, żeby jeszcze ten traktorek nam tutaj coś podziałał. Sprzedamy ten ciągnik. I Wtedy kupimy sobie ten ciągnik, tylko że. Trochę to nielogiczne, ale dobra, zrobimy tak. Pojedziemy sobie skultywować to pole. Zaraz Wam pokażę. Albo dobra, tamto pole, które dzisiaj żeśmy kosili. Skultywujemy to pole, sprzedamy, może to będzie taki dłuższy odcinek z tego powodu, żeby to było troszkę dłuższe. I może, może to zrobimy tak, że po prostu zrobimy jeden odcinek z farminga 11 i będzie na dwa dni. Po prostu będzie taki jeden, a długi, może jakiś tam 40-50-minutowy. Żeby po prostu na sam, samą w środę, w czwartek, nie będzie odcinka, co wy na to. I podziałamy sobie właśnie w ten sposób, że pierwsze skultywujemy sobie to pole, może z chłopaków jakoś zwerbuję, żeby był ktoś ze mną, żeby było sobie też w stanie pogadać. I tak jak mówię, skultywujemy sobie tamto pole, które żeśmy dzisiaj kosili. Później podjedziemy sprzedać sobie te nasze arealia, które są tam do sprzedania. I wtedy zobaczymy, może zakupimy sobie pierwszy ciągnik z tym plus. Oczywiście ten ciągnik tutaj z, no, a jak się nazywa? No popatrzcie, zapomniałem. Z Turem, o. I kupimy sobie od razu tą dobel. Ten i będzie po prostu, potem będziemy zbierać sobie już na prasę i na ten. Zobaczymy, jak to po prostu wszystko się okaże. Dobra, zakończymy sobie tutaj ten odcinek. Jakieś zapiski tutaj mam, więc y, mamy co działać, że tak powiem, w tym Farmingu 11. Mamy już jakieś plany, także fajnie, cieszę się bardzo. Powiem Wam szczerze, się nakręciłem na to. Ale dobra, kończmy. Dzięki wielkie, trzymajcie się i do następnego. Cześć!